Cześć witajcie w pierwszym odcinku mojej nowej serii praktyczne programowanie. Czym będzie seria praktyczne programowanie? Pewnie znacie w internecie masę filmików, w których uczy się na przykład jak w Androidzie zapisać dane w aplikacji, jak tam poruszyć jakiś baton w lewo, w prawo, jak sprawić by kliknięcie coś zrobiło i to nie będzie seria, która będzie uczyła krok po kroku takich jakichś rzeczy, które można sobie wyczytać. Chciałbym wykorzystać, że jest to forma wideo, w której możecie, jakby patrzeć mi przez ramię, co robię. Seria praktyczne programowanie, którą chciałem już od dawna zrobić. W tym przypadku będzie to seria. Seria praktyczne programowanie, w której aktualnie będziemy pracować w LibreDX. Pewnie kiedyś zrobimy coś innego oprócz LibriDX, ale chciałbym utrzymać taką konwencję, w której nie skupiamy się na jakichś tam poszczególnych elementach API danej, danej, danej technologii tylko pokazuję um, całość projektu od planowania przez wykorzystanie całych narzędzi, całego ekosystemu, um, aż do skończonego projektu, um, ponieważ no, nie znalazłem czegoś takiego jeszcze w polskim internecie. Nie mm, myślę, że mogę się na tym um, tutaj trochę popisać, że nie robię to, co wszyscy, tylko robię coś innego i może znajdzie się grupa odbiorców, która mi się spodoba. Dzisiejszy pierwszy odcinek będzie o planowaniu projektu. Już wspomniałem wam często, że korzystam z Trello do wielu, wielu rzeczy. Tak samo to tutaj um, zaplanować projekt Trello. Zrobię jakiś osobny materiał odnośnie korzystania z Trello, ale aktualnie um, pokażę Wam, że jest to w miarę proste. Um, mam konto na Trello, założyłem sobie nowy board, nowy projekt, lipGDR, praktyczne programowania w którym stworzymy sobie prostego klikera. I możemy sobie dodawać listy. To tam Tutaj to daje duże pole do popisu, możemy sobie stworzyć um, różne rzeczy, różny workflow, ale zazwyczaj robię to tak. Zrobię sobie to do v1. Dlaczego V1, um, zaraz Wam powiem, doing i tam. Jeszcze dlaczego robię to po angielsku, Bo też materiał jest po polsku. Um, wspominałem często, że jeżeli programujecie, musicie znać angielski i generalnie nauka języka według mnie to jest kontakt z językiem, a nie jakieś uczenie się gramatyki. Dlatego by, byście mieli trochę więcej kontaktu z językiem, będę um, starał się dużo rzeczy angielskich wrzucać. Czasami coś. Czasami się przetłumacza, ale generalnie wiadomo, to do, do zrobienia, doing, co robimy, done, co jest gotowe. Um, teraz dlaczego V1? Um, ogromny problem, um, który ma rozwiązać właśnie seria praktyczne programowanie jest taki, że gdy zakładamy sobie jakiś projekt, szczególnie jeżeli jesteśmy porządkujący, albo no bo nawet nie to, wszyscy programiści mają ten problem, to planujemy sobie za dużo. Nie kończymy tego. Koniec końców, jesteśmy zdemotywowani, bo nie stworzyliśmy tego, co zaplanowaliśmy. I po paru dniach pracy, czy tam tygodniach, nawet nie mamy nic, nic do pokazania: to ma jakieś ręce i nogi. Dlatego planuję planować wielokrotnie. Najpierw jako V1, pierwsza wersja prosta, którą skończymy, która ma jakąś tam funkcjonalność, która jest w całości użyteczna. I dopiero jeżeli ją skończymy, przechodzimy do planowania V2, które. Na podstawie tego, co powstanie w 2 1 ponieważ podczas planowania często pojawia się coś, co na przykład nie, nie mogliśmy przewidzieć i dlatego planowanie dalsze nie miałoby sensu, póki nie mamy jakiejś takiej pierwszej części, jest to takie taki pseudo-agile, takie podejście, że nie planujemy wszystkiego od A do Z do końca, tylko planujemy jakiś tam mały kawałek projektu jak to skończymy, to planujemy dalej. Dlatego tud 1 no i zaczynam z tym 2 1 Wyjątkowo w tym planowaniu pokażę Wam, co zaplanujemy, zanim zaczniemy to planować, czyli pokażę wam projekt, który już napisałem, który sobie oczywiście wcześniej zaplanowałem. Nie będziemy robić tego w przyszłości. W przyszłości będziemy na bieżąco planować, na bieżąco pisać. Ale teraz wyjątkowo, by pokazać wam taki, by dać wam taki lepszy obraz tego, co będziemy planować, pokażę Wam najpierw gotowy projekt. Taki prosty projekt, który sobie już do tego tutorial napisałem, który będziemy krok po kroku wspólnie pisać. Widzimy splash screen żeby to było widoczne na ekranie, o jest to clicker, który widzicie score, punkty były 25, załadowały z mojej poprzedniej gry. Gdy klikamy na dany obrazek, jest to tam ten asset, ten, ten, ta morda od Bad Logic Games. Jest to przykładowa grafika, która jest ładowana przy tworzeniu każdego projektu Ja I mamy przycisk reset, w którym resetujemy score, czyli mamy 0 punktów. Klikamy naszego klikera, to było na clickera, 11 punktów, wyłączamy go. Włączamy go ponownie, jest player screen, widzimy, znowu jest score 11, czyli jest to clicker, który klikamy, dzieje się jakaś animacja, dane są zapisywane, pokazywane na ekranie i mamy resetowanie tych danych. Prosta funkcjonalność na pierwszy, dobry, pierwszy prosty tutorial. I teraz to wspólnie zaplanujemy. Pierwszą rzecz, która zajmuje początkującym bardzo dużo czasu, warto się na tym skupić, by doby, zrobić to dobrze. Setup LibGDX Project. W tym przypadku zrobimy projekt desktopowo-androidowy. Na początku tylko, tylko desktop, ale wygenerujemy już projekt android, androidowy, by później na przykład w To Do V2 czy V3 również wyeksportować ten projekt na Android. Widzicie znowu, że wypisuję te taski po angielsku. Jest to dobra praktyka. Generalnie, gdy pracujemy z jakimś zespołem, który jest wielojęzyczny, jeżeli mamy projekt z planowaniem po, po angielsku, to każdy się połapie. Tutaj jest po polsku praktyczne programowanie. Trochę niekonsekwentny, ale jest to do polskiego tutoriala ten e, tytuł, dlatego on tutaj jest zamieszczony. Ale generalnie pisanie tasków po angielsku to dobra praktyka. Nawet jeżeli pracujecie w zespole, powiedzmy z jakimś kolegą mm, ze szkoły, który też po polsku gada, to warto próbować pisać taski po angielsku, bo jest to nauka języka, a jest to równie ważne jak nauka programowania, jeżeli myślicie o karierze programisty. Czyli tak, pierwszy krok: um, setup LibriView Project, czyli um, ustawienie projektu, skonfigurowanie sobie środowiska. Um, następnie chcemy sobie zrobić splash screen. To będzie nasz, nasz drugi task e, z V2. Po splash screenie, jeżeli będzie on gotowy, um, czyli co będzie gotowe, pojawi się aplikacja z jakimś tam screenem, który będzie służył jako splash screen. E, I następny task e, będzie przejście, że, przejście ze splash screena na gameplay screen, czyli e, change splash screen. To um, gameplay screen. Gdy projekt będzie skonfigurowany, będziemy mieli splash screen. Spread screen um, przejdziemy ze, ze splash Screena do Gameplay Screena um, to um, Display player Image. Chcielibyśmy, by um, pojawić jakiś projekt naszego gracza. Mm, następnie skoro jest to Clicker. To po pojawieniu się sprite'u gracza um, fajnie by było, gdyby jakiś taki efekt klikania na niego był. Czyli damy sobie taska make some nice player. Click effect. Czasami pisze coś z małe, jest duży, litery, tutaj to nie ma znaczenia. To jest takie um, grubsze planowanie dla nas. Jedną rzecz, um, gdy mamy już um, naszego gracza, który ma jakiś tam efekt klikania, um, to chcemy dodać coś, co liczy, liczy punkty za każde kliknięcie. To damy add um, point counter. Plus Label, czyli Label to jest. Um, teraz wam pokażę. O, tutaj widzicie mam trochę Eclipse'a. Um, label to jest coś, co pokazuje jakiś tekst, czyli tutaj widzicie to jest to. Ten Label z jakimś tekstem. To jest kolejny task. Um, następnie, jeżeli mamy, um, mamy ten nasz counter i Label tego pokazuje, to fajnie by było, jeżeli gracz pójści grę, by zapisały się nasze dane. Nie gra zawsze od zera, czyli kolejny task będzie Save, Load, Game Score. Jeżeli zapisujemy już nasz, nasz wynik, liczymy nasz wynik, to warto by zresetować ten wynik, jeżeli inny gracz chce wejść do gry albo, no, albo chcemy grać w początku. Czyli damy jako, jako następny task reset Game Score baton, damy to jako że funkcjonalność resetowania i od razu jako baton moglibyśmy to rozbić na dwa, na dwa um, mniejsze taski, ale tak te taski już są na tyle małe, że nie zawsze warto je rozbijać. I to tyle. To jest nasze V1, które chcemy zrobić. Jest to bardzo mały projekt, bardzo mały projekt, um, ale bardzo może fajnie pokazać cały workflow. Jeżeli skupimy się na małym projekcie, to no, po prostu jest mniej do ogarnięcia głową i możecie się bardziej skupić na zobaczeniu tego całego ekosystemu. Teraz co robią te dwie inne kolumny doing i done. Jeżeli coś robimy to przesuwamy to sobie do doing i pracujemy nad czymś jeżeli na przykład idziemy sobie zrobimy przerwę na kawę czy coś i wracamy widzimy w trelu ok robimy to jeżeli to zrobimy skończymy dajemy do done i bierzemy się za kolejny task. Jest to takie, taka konfiguracja taka organizacja naszej pracy. Samemu warto to robić by skupiać się na jednej rzeczy jednocześnie że teraz teraz ustawiam tylko projekt nie przejmuję się tam jaki by będziemy grać, bo to wystarczy. Dalszy task. Um, jeszcze bardziej jest to przydatne, jeżeli na przykład więcej, pracuje, więcej osób pracuje nad jakimś projektem i widzimy, że, że ten, ten task jest tutaj w Doing. Jeszcze tu może, może, może być przydzielona jakaś osoba tego taska. Widzimy, o, że marek tam zespołu robi akurat to. Um, Ale nawet dla jednej osoby warto to robić. i teraz to było display image. Przed klik efekt. Um, I to tyle. Zaplanowaliśmy prosty V1. Jeszcze raz pokażę wam projekt. Odpala się projekt, na początku jest spare screen, nasz pierwszy task. Widzimy, że change spare screen to gameplay screen się wykonuje. Ze spare screena przeszliśmy na gameplay screen. Jest um, jakiś obraz scratcha, przykładowy, pokazywany. Make some nice player click effect, czyli jakiś fajny efekt klikania. Widzimy sobie tak skacz, taką animację. Um, przy okazji pokażę Wam, jak, to, jak pracować na aktorach w BGD, jak się jest zrobione na, na aktorach, te klikanie. Um, point counter plus label jest um, Save. Load game score 60. Zapisało 60. Odpalam grę ponownie. Ładuje się te 60. I reset score 60. Resetnięte. Grę ponownie. Odpalamy. E, mamy resetnięte 0. Zapisało 6. Zapisało 6. Wszystkie zaplanowane taski są zrobione. I teraz od kolejnego filmiku będziemy sobie krok po kroku. Programować te zaplanowane taski. Jeszcze informacja na koniec: Jest to seria praktyczne programowanie. Nie będę tu pokazywał podstaw jakichś narzędzi, jak na przykład w trakcie całego tego workflow, który mam zamiar pokazywać w tej serii, będę korzystał z Gita. Konkretnie z Sawstreet To takie narzędzie wizualne do Gita. Może zrobię kiedyś osobny filmik, jak chcę korzystać. Ale to ma być taka seria całościowa, która pokazuje cały workflow, całą otoczkę, całe, cały ten ekosystem wokół tworzenia oprogramowania. Ponieważ no chyba nie ma takich materiałów w polskim internecie, przynajmniej jeszcze nie znalazłem, które tak pokazują projekt od początku do końca. Nie mam nadziei, że się to Wam spodoba. Dlatego nie narzekajcie, o, że nie pokazujesz podstaw tego. To ma być seria pokazująca cały workflow, całość. Może nawet coś z niej wynieść, jeżeli nie rozumiecie wszystkiego po prostu przez oglądanie tego i zobaczenie, jak wygląda cały taki workflow. No już uczycie się coś, co na przykład uczy się, jeżeli jesteście na praktykach, gdzieś w jakiejś firmie, gdzie możecie po prostu patrzeć, jak pracują normalnie programiści i to ma być taki, taki zalążek tego. Może się to kiedyś jakoś rozwinie do czegoś większego, no ale trzeba zacząć od czegoś małego, tak samo jak tutaj zaczynamy od V1, od prostego projektu, tak samo ta seria zaczyna się od no, takiej, takiego skromnego V1, stworzenia prostego klikera, który będziemy sobie z kolejnymi wersjami rozbudowywać. I możecie sobie oglądać cały workflow, który będę tłumaczył wraz z szukaniem jakichś błędów, komitowaniem kodu kolejnym planowaniem jakichś rozbudowań. Zawsze chciałem taką serię zrobić, zawsze chciałem taką serię oglądać, ale mało ich jest. Mam nadzieję, że się komuś przyda. Co parę dni pojawić jakiś nowy filmik. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Jeżeli macie jakieś komentarze, to chętnie piszcie. Cześć.